Ja nazywam się Agata Ceroński, jestem żoną oto tego człowieka, który stał tutaj z przodu. Opowiem wam dzisiaj historię pewnego człowieka z Biblii, ale opowiem wam też o sobie i myślę, że przybliżę wam też temat Jezusa Chrystusa. Myślę, że w tej historii, którą opowiem, każdy będzie mógł się w jakimś stopniu obejrzeć. Wiecie, tak naprawdę Jezus jest powykręcany dzisiaj. On w wielu przypadkach jest pokazywany takim, jaki tak naprawdę nie jest. Bóg został wmanewrowany tak naprawdę w wiele dziwnych rzeczy. Ale to nie jest prawda o Jezusie. Ale moim celem jest dzisiaj, aby przybliżyć wam troszeczkę historię pewnego człowieka, który był zdeterminowany, żeby spotkać się z Jezusem. Może ci się dzisiaj wydawać, że nie potrzebujesz Boga. Mi też tak się kiedyś wydawało. Zwlekałam z oddaniem życia Bogu wiele, wiele lat, a tak naprawdę dużo wcześniej mogłam zupełnie inaczej swoje życie prowadzić. Poczytam wam też troszkę dzisiaj z Biblii, niedługo, ale tak, żebyśmy złapali to, o czym chcę powiedzieć. Przeczytam wam z Ewangelii Łukasza. Potem szedł do Jerycha Jezus i przechodził przez miasto, a był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty człowiek. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić Jezus. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce i spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zszedł więc Zacheusz z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie się stało udziałem twego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać to, co zginęło. Jest to dla mnie bardzo fascynująca historia, ponieważ w tej historii możemy znaleźć mnóstwo cudownych informacji a propos własnego życia. Historia Zacheusza jest historią, w której każdy tak naprawdę może się obejrzeć, niezależnie od tego, w jakim miejscu życia jesteś, niezależnie od tego, ile masz lat i niezależnie od tego, jaką pozycję społeczną masz na tym świecie. W historii Zacheusza każdy z nas może się obejrzeć. Ta historia ukazuje fakt, że Zacheusz musiał wcześniej słyszeć o Jezusie. Zapewne słyszał o tym Jezusie, tak jak wy dzisiaj słyszycie o Jezusie. Ciekawość w jego życiu spowodowała, że śpiesznie podążył, aby wyprzedzić tłum, żeby zobaczyć i spotkać Jezusa. Był zdesperowany, był zdeterminowany na to, żeby zobaczyć Jezusa, o którym wcześniej słyszał. Co takiego było w tamtym czasie, co takiego działo się w tak zwanej prasie i co takiego Facebook w tamtym czasie mówił o Jezusie? Bo wiecie, wszyscy o Jezusie słyszeliśmy, prawda? Wszyscy o Nim słyszeliśmy, jednocześnie nie wszyscy Go poznaliśmy. A ja chciałabym, żeby jak najwięcej osób poszło ze mną do nieba. Moim celem nie jest przyciągnąć was do żadnej denominacji, do żadnego kościoła. Moim celem jest, abyście wieczność spędzili w niebie. Moim celem jest, abyście dzisiaj stali się obywatelami nieba. I to jest ważne, abyśmy w tej historii odkryli, co takiego naprawdę w tamtym czasie dotknęło Zacheusza. Zacheusz był... Słyszał wcześniej kazanie Jezusa o faryzeuszu i celniku. Nie wiem, czy słyszeliście to kazanie o faryzeuszu i celniku, czy kiedykolwiek mieliście styczność. Zaraz wam to przeczytam.
Ale spójrzmy jeszcze, kim był tak naprawdę Zacheusz. Zacheusz był przełożonym celników, więc był człowiekiem, który żył z wyzysku. I kiedy patrzymy na człowieka, który żyje z wyzysku, możemy powiedzieć, że przez wielu ludzi był odrzucony. Na pewno go krytykowali, że nic nie robi i żyje z wyzysku innych ludzi. I nagle Jezus rzuca pewien kontrast, mówiąc to kazanie o faryzeuszu i celniku. I mówi, że celnik jednak miał serce, które podobało się Bogu, a nie faryzeusz. Myślę, że to bardzo wtedy dotknęło Zacheusza. I to musiało tak naprawdę zwrócić, kochani, jego uwagę. Każdy z nas przez Boga jest dotykany w zupełnie inny sposób. Ale Bóg do każdego człowieka mówi tak, żeby dotrzeć do głębokości jego serca. I Bóg do każdego człowieka mówi tak, żeby człowiek był w stanie jego zrozumieć. Chcę ci powiedzieć, że Bóg absolutnie nie mówi w żadnych zagadkach. On nie mówi w tajemnicach i on nie mówi w zagadkach. On dzisiaj do ciebie powie po polsku, jeśli jesteś Polakiem. I powie do ciebie w taki sposób, że na pewno będziesz w stanie go zrozumieć i na pewno będziesz miał moc do tego, aby podjąć odpowiednią decyzję. Ale wracamy do Zacheusza. Więc on jako ten, który żył z wyzysku, musiał być potwornie odrzuconym człowiekiem. Było mu na pewno z tego powodu źle. Przez całe dorosłe swoje życie zarabia, ale tak naprawdę od ludzi jest bardzo daleko. Tymczasem słyszy, że Jezus mówi to interesujące kazanie i wszyscy na tak zwanym Facebooku wtedy lajkują to kazanie Jezusa, ono się podoba. I ja wam to kazanie przeczytam, ponieważ opowiadając wam tą historię o Zacheuszu, powiem wam troszeczkę potem o sobie, ponieważ ja byłam takim faryzeuszem, ale chcę ci powiedzieć, że niezależnie od tego, kim jesteś, co sobą dzisiaj prezentujesz, Bóg może dotknąć twojego serca, jeśli tak naprawdę tylko będziesz chciał. Jest to też Ewangelia Łukasza, przeczytam wam podobieństwo o faryzeuszu i o celniku. I powiedział także Jezus do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a o innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi wyszło do świątyni, aby modlić się, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem taki jak inni ludzie. Odnajdujecie się w tym? Tak wielokrotnie się modlimy, tak wielokrotnie przychodzimy do Boga, tak wielokrotnie przychodzimy i mówimy: Boże, jak ja ci dziękuję, że nie jestem taki jak on. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem taki jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w swoją pierś, mówiąc: Boże, bądź miłościw mi, mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto siebie poniża, będzie wywyższony. I w tamtym czasie, kiedy Zacheusz biegnie i wspina się na to drzewo, żeby w ogóle spotkać się z Jezusem, słyszy wcześniej to kazanie i widzi, jaki Jezus daje kontrast tej historii, że tak naprawdę nie faryzeusz odchodzi usprawiedliwiony, ale celnik, ponieważ faryzeusz miał własny miernik sprawiedliwości. Polegał na tym, co robi. Polegał na tym, że się modli, na tym, że daje dziesięcinę, czyli tak naprawdę polegał na własnych uczynkach. A Słowo Boże mówi, że nikt nie może być zbawiony z uczynków, ponieważ zbawienie jest za darmo, z łaski, żeby się nikt przed Bogiem nie mógł chlubić. Czyli to celnik odchodzi usprawiedliwiony. Jezus daje ten kontrast i to spowodowało, że Zacheusz, słysząc o Jezusie, chciał go zobaczyć. Chciał się z nim spotkać. Więc w tamtym czasie jest bardzo dużo szumu koło Jezusa. Jest bardzo dużo szumu koło tak naprawdę Ewangelii. Co wtedy Zacheusz jeszcze słyszał? Przede wszystkim słyszał tą historię o faryzeuszu i celniku, ale potem też jeszcze słyszał kazanie Jezusa o młodym człowieku, który dostaje propozycję od Jezusa i nie korzysta z niej.
Słyszy również, że ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, a ubogim jest zwiastowana dobra nowina. Czyli dużo jest szumu. On o nim słyszy. I tak jak my dzisiaj, wiecie, bo to nie jest tak, że my nie wiemy, kim jest Jezus. Ja poznałam Jezusa osobiście. Ale nie ma takiej osoby na ziemi, która nie słyszała o Jezusie. Wszyscy słyszeli o Jezusie. Kwestia tego, czy jesteśmy pojednani z Bogiem. Można było powiedzieć, że Zacheusz ma wszystko. Oprócz jednego. Oprócz pokoju Bożego. Popatrzcie, miał pieniądze, a jednak słysząc o tym Jezusie, zrobił krok wiary. Miał ogromną determinację, żeby wejść na drzewo i wśród tego tłumu zobaczyć Jezusa. On chciał Go zobaczyć, On chciał Go dotknąć. Nikt z nas dzisiaj nie musi wchodzić na drzewo, ponieważ żyjemy w takim czasie, że jest internet, jest telewizja, są książki, są media. Popatrzcie, my jesteśmy kościołem, który zrzesza ludzi nowonarodzonych, tych, którzy poznali osobiście Jezusa. I nie musicie dzisiaj wchodzić na drzewo, żeby usłyszeć o Jezusie. Nie trzeba dzisiaj wchodzić na drzewo, żeby dotknąć Bożej mocy. Wystarczy przyjść na przykład tutaj do nas. Zacheusz szuka tego Jezusa. Myślę, że zadaje sobie głębokie pytania, kim ten Jezus jest. Jest człowiekiem odrzuconym. Nie ma w sobie pokoju Bożego. Czasami może tak wyglądać, że człowiek wszystko ma i ogarnia życie. Mi też tak się kiedyś wydawało, że mam różne rzeczy i że ogarniam życie. Ale tak naprawdę miałam w sobie potężną dziurę i potężny ból. Może tobie też tak się wydaje, że masz wszystko i ogarniasz życie. Może ci się wydawać, że masz spoko rodzinę, masz fajnego męża, żonę, dzieci, kasę. Wszystko ci jakoś sprawnie idzie, ale jednak czegoś ci brakuje. Ale jednak każdego dnia stresujesz się. Ale jednak każdego dnia boisz się o to jutro. Boisz się o swoich pracowników, boisz się o członków rodziny, boisz się o swoje dzieci. Boisz tak się, tak naprawdę boisz się o wszystko. Czasami wygląda ludzkie życie jak film, ale zwróciłam uwagę, że nawet jeśli życie człowieka wygląda jak film, to każdy człowiek ma w sobie takie miejsce bólu i pytań. Zgodzicie się ze mną? Nawet jak ludzkie życie wygląda jak film, to każdy człowiek ma w sobie takie miejsce bólu i pytań. Każdy człowiek gdzieś wewnątrz siebie zadaje sobie jakieś pytania. O co tak naprawdę w tym życiu tutaj chodzi? Niezależnie od tego, czy człowiek się uśmiecha, czy nie, bez Jezusa jest w środku pusto. Żadne dobra materialne nie dadzą ci tego, co jest w stanie dać ci tylko i wyłącznie Bóg. Człowiek bez Boga czuje się niekompletny, choć tak naprawdę może posiadać wiele rzeczy. Zgodzicie się? Może posiadasz wiele rzeczy. Może posiadasz dobra materialne, ale gdzieś w środku tak naprawdę czujesz, że nie jesteś kompletnym człowiekiem. Zadajesz właśnie sobie to pytanie, co mi tak brakuje? Czego mi tak naprawdę brakuje? O co chodzi w moim życiu? Czegoś mi brakuje, coś u mnie nie styka. Coś nie styka, gdzieś coś się nie łączy. Niby mam tą kasę, niby wszystko jest dobrze, ale coś nie styka. Nie styka wtedy, kiedy Jezusa nie ma w sercu. To nie styka. Nie mówię o tym, że posiadanie rzeczy jest złe. Posiadanie rzeczy nie jest złe. Wracając do Zacheusza, więc słysząc, że nawet celnicy mają szansę i mogą wyprzedzić faryzeuszy, Słowo Boże mówi, to co wam przeczytałam, że Zacheusz pobiegł. On pobiegł. On pobiegł śpiesznie, aby zobaczyć Jezusa. Pobiegł, mówi nam o pewnego rodzaju nadziei,
która musi być w człowieku. Chcę ci powiedzieć, że bez determinacji poznania Jezusa jest to niemożliwe, żeby Go w ogóle poznać. Czyli Zacheusz pobiegł. On pobiegł w kierunku Jezusa. Pamiętam moich rodziców, byłam mała, dzisiaj mam 44 lata, ale pamiętam troszkę czasy komuny. Nie wiem, czy wy pamiętacie, jak się stało wielokrotnie całymi nocami za jakimiś tam sprzętami, które chciało się kupić. Ja pamiętam, jak moi rodzice stali chyba 2 dni, żeby kupić meble. Okazało się, że stojąc 2 dni z myślą, że kupią meble, okazało się, że nie kupili mebli, kupili lodówkę. Ale była w nich nadzieja, był w nich bieg. I taka sama nadzieja i taki sam bieg był w Zacheuszu. On po prostu chciał zobaczyć Jezusa i pomimo tego tłumu on zrobił ruch, pobiegł, wszedł na to drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. Nadzieja w człowieku sprawia, że człowiek podejmuje ruch. Zacheusz pobiegł i to spowodowało ruch w jego życiu. Historia Zacheusza pokazuje nam jego ogromną determinację i nieprawdopodobne zaangażowanie we własne życie. Wykazał się bardzo dużą determinacją. Każdy człowiek, który chce lub spotkał Jezusa, musiał pokonać w swoim życiu różnego rodzaju bariery. Wiecie, ja mam takie powiedzenie, że najdalej do Jezusa mają ci, którzy nie chcą. Znacie to? Jak człowiek nie chce, to bariera jest nie do pokonania. Nikt nie jest w stanie przekonać drugiego człowieka do Boga, jeśli człowiek tak naprawdę nie chce. Więc najdalej do Jezusa mają ci, którzy nie chcą. Ale ta historia Zacheusza pokazuje nam, że facet był naprawdę ogromnie zdeterminowany. Naprawdę był zdeterminowany. Zadawał sobie właściwe pytania. Był zaangażowany tak naprawdę, jeśli chodzi o swoje życie. Nie odkładał na później. Jeśli komuś się nie chce, to tak naprawdę odległość jest nie do pokonania. Czasami, kochani, trzeba pokonać lęk lub presję innych ludzi. I tak jak tutaj jesteście dzisiaj na tym miejscu, my jesteśmy tutaj od godziny 13, słyszycie o Jezusie. I być może jesteś w parze ze swoim mężem i ciebie dotyka to, co my mówimy i robimy, ale twój mąż ciągnie cię za rękę i mówi, chodź stąd. Chodź stąd, oni opowiadają głupoty. Oni na pewno chcą kasę, oni chcą sektą i chcą cię złoić na grube pieniądze. Każdy człowiek musi pokonać barierę. I często naprawdę, kochani, to jest bariera w postaci drugiego człowieka. Wracamy do tego Zacheusza. Kiedy Jezus zobaczył Zacheusza siedzącego na drzewie, wyobraźcie sobie tą w ogóle scenę, że jest w ogóle tłum ludzi, jest masa ludzi, a oczy Jezusa skierowane są na Zacheusza. Dlaczego? Ponieważ Bóg odpowiada na wiarę człowieka. Oczy Boga zostały skierowane pomimo ogromnego ludu na Zacheusza. Na tego, który był zdeterminowany. Na tego, który pokonał barierę. Przedarł się przez tłum. Wpakował się na drzewo, dlatego żeby zobaczyć Jezusa. Mój mąż, Artur, kiedy siedział w więzieniu i byliśmy parą, bardzo chciałam go kiedyś odwiedzić, ale nie mogłam. Ale było coś takiego, że można pojechać do więzienia na tak zwane lipa. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że można było wejść na drzewo i z tego drzewa krzyczeć. Więc ja wiedziałam, że Artur siedzi w 4. pawilonie. Na 4. pawilonie, tam akurat za tym pawilonem już żadnego innego pawilonu nie było, były tylko drzewa, więc z kolegami pojechałam na tak zwane lipa. Pojechaliśmy na motorach i ja się wpakowałam na to drzewo i tam z tego drzewa udało mi się tylko tam zawołać
Helmut! Ktoś tam coś krzyknął, nie wiem kto, ale byłam zdeterminowana, byłam nastolatką, kochałam Artura i chciałam go zobaczyć. Człowiek musi być zdeterminowany na spotkanie. Pokonałam tą barierę, pokonałam bardzo dużą barierę, ponieważ przyjechała policja, żeśmy darli z tego drzewa, uciekaliśmy w pole i tak dalej. Żeby spotkać Jezusa, należy pokonać barierę. I musisz to sam zrobić. Sam musisz to zrobić. Pytanie, czy chcesz? Czy chcesz w ogóle poznać Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela? Czyli determinacja i wiara Zacheusza skierowała oczy Jezusa na niego. Determinacja i wiara Zacheusza skierowała oczy Jezusa na niego. Ludzie mówią, mi nie zależy, jak Bogu zależy, to niech mi się objawi. No niech ci się objawi. Kiedy człowiek ma determinację, tak jak Zacheusz, na pewno spotka Jezusa. Jezus, kiedy patrzy na Zacheusza, mówi, zejdź śpiesznie, muszę się u ciebie zatrzymać. Czyli tak naprawdę wiara Zacheusza przemienia się od razu w posłuszeństwo. Zwlekanie często działa na naszą niekorzyść. Czy zwlekasz i czy w ogóle, czy zwlekacie na przykład z czymś w swoim życiu? Ja z różnymi rzeczami w swoim życiu zwlekałam. Opowiem wam taką krótką historię o człowieku, który poznał Jezusa i mijał się ze swoim kumplem ze starego życia. Tamten był umoczony w narkotyki. Wymienili uprzejmości, umówili się na obiad, ale do tego spotkania już nie doszło, dlatego że ten człowiek, który był umoczony w narkotyki, właśnie szedł do jakiegoś bloku, aby sobie tam jakiś dać strzał. I tego popołudnia umarł. Czyli w tym przypadku zwlekanie zaowocowało śmiercią. Często jest tak, że zwlekamy z pewnymi rzeczami i tak naprawdę wszystko jest na naszą niekorzyść. Kiedy mówię ludziom o Jezusie, kiedy opowiadam o tym, w jaki sposób ja spotkałam Jezusa osobiście, często spotykam się z takimi odpowiedziami. Jak się wyszaleję, to oddam życie Bogu. Jak będę starszy, to oddam życie Bogu. Nie jestem jeszcze gotowy. Jezus to nie dla mnie. Jezus tam dla, nie wiem, starszych pań i starszych panów. To dla ludzi religijnych lub dla ludzi słabych. Ale to jest nieprawda. Tak jak powiedziałam wcześniej, wszyscy potrzebujemy na tej ziemi spotkać się z Bogiem. I może ci się wydawać, że nie potrzebujesz, ponieważ do tej pory to, co ci było przedstawiane, to był ci przedstawiany system religijny. Nie żywa relacja z Bogiem, ale system religijny. Jakaś przynależność gdzieś. Robienie czegoś, czego się nie rozumie. Robienie czegoś, czego się nie pragnie. Ale ja mówię do was o zupełnie innej rzeczy. Mówię do was o osobistym spotkaniu Jezusa. Czasami, kochani, można z czymś zwlekać parę minut i już często nie można pewnych rzeczy cofnąć. W tej historii, którą wam opowiedziałam, to jest przykra historia, ponieważ dotyka mojego życia i mojego męża, to był nasz znajomy. Moment zwlekania spowodował, że chłopak nie usłyszał o Jezusie. Poszedł do bloku, zapodał sobie narkotyki i umarł. Ja też miałam kiedyś taką sytuację w swoim życiu. Jest ona dla mnie o tyle krępująca, że ponieważ człowiek, który poznał Jezusa, zawsze i wszędzie powinien głosić o tym Jezusie. Miałam kiedyś spotkanie z taką koleżanką, która była wtedy młodym wierzącym, która tak naprawdę siedziała i opowiadała mi o trudach swojego życia. I ja tak ją, wiecie, wysłuchiwałam, siedziałam i tak ją słuchałam, kiwałam w ogóle głową i w ogóle jej nie powiedziałam o Jezusie, w ogóle jej nie powiedziałam o tym, że może zmienić swoje życie z uwagi na to, że się pojedna z Bogiem.
I ona też skończyła tragicznie. Czyli zwlekanie wielokrotnie kosztuje nas czyjąś śmierć. Czasami modlimy się, aby nastąpiła jeszcze jedna szansa. Czasami modlimy się, niech to się wydarzy jeszcze raz. Niech ta sytuacja się wydarzy jeszcze raz. Ale dzisiaj, jeśli usłyszysz głos Boga, nie zatwardzaj swojego serca. Jeśli dzisiaj to, co my tutaj robiliśmy, to, co teraz ja do Ciebie głoszę, dotyka Ciebie, to nie zwlekaj. Nie zwlekaj. Oddam życie Jezusowi, jak będę starszy. Oddam, jak się wyszaleję. Kiedyś taka kobieta przyszła do nas do kościoła i powiedziała tak. Gdyby... W ogóle macie uwielbienie tak jak wesele. Lepiej się bawicie jak na niektórych weselach. Nie trzeba się wyszaleć, żeby oddać życie Bogu. To nie jest tak, że oddajesz życie Jezusowi i coś się kończy w twoim życiu. Tak naprawdę oddając życie Bogu dopiero coś się rozpoczyna. Dopiero tak naprawdę rozpoczyna się twoje prawdziwe życie. Życie w ogromnej świadomości. Najwyższa wartość zostaje ci nadana. Urywa się tak zwany kabel, który ci cały czas mówi, musisz coś robić, bo tak robią oni. Musisz tak robić, bo on. Musisz tak robić, bo ona. Po przyjęciu Jezusa zostaje ci najwyższa wartość nadana w postaci bycia córką i synem. Nie mówię, kochani, do was o religii. Mówię o spotkaniu z żywym Bogiem. Czyli Zacheusz schodzi z tego drzewa śpiesznie, ponieważ Jezus mówi do niego, że dziś chce być gościem u niego w domu. Tak sobie myślę, że jest to bardzo ważne, abyśmy podejmowali decyzje w odpowiednim czasie, we właściwym czasie. Brak podjętych decyzji we właściwym czasie kończy się wielokrotnie dziwnymi historiami na wiele, wiele, wiele lat. Kiedy ja analizuję swoje życie, to widzę, że tak naprawdę dużo wcześniej mogłam oddać życie Jezusowi i nie popełniłabym tak dużo błędów w moim życiu. Teraz, kochani, wam powiem pokrótce, jak ja spotkałam Jezusa. Kiedy miałam niespełna 16 lat, związałam się właśnie z Arturem. Artur był wtedy osobą w mieście, w którym mieszkamy. Taka historia się za nim ciągnęła, że on zamordował człowieka. Ale mnie to w ogóle jakoś nie przeszkadzało, nie odpychało mnie to od niego, nie bałam się tego. Po prostu ja się czułam niebezpiecznie. Nie wyszłam z mojego domu z poczuciem bezpieczeństwa i potrzebowałam złączyć moje życie z kimś, kto w tamtym czasie wydawało mi się, że da mi to poczucie bezpieczeństwa. Artur miał poszanowanie w mieście, w którym mieszkaliśmy, wszyscy się go słuchali, więc mi się wydawało, że to jest w ogóle bardzo dobra inwestycja. Oddam swoje życie, że tak powiem, w ręce Artura i jakoś nam się ułoży. Okazało się, że jest to nieprawda. Bardzo szybko zobaczyłam, że no nie taki Artur jest dobry, jak się na początku malował. Okazuje się, że ma szemrane kontakty, że jest w grupie zorganizowanej, że takich jak on jest więcej. I wiecie, ja przyglądałam się tak naprawdę takiemu bardzo złemu życiu, takiemu życiu przestępczemu. I wiecie, dzisiaj z perspektywy powiedzmy lat mogę powiedzieć, że może mogłam ten związek zakończyć. Zawsze mówiłam, że nie mogłam, bo się bałam. Bałam się, że coś mi zrobi Artur. Kiedyś powiedział do mnie, że jeśli będę chciała od niego odejść, to potraktuje mnie bardzo źle, zrobi ze mnie jakąś tam prostytutkę, szmatę, odbierze mi dziecko i tak się zakończy na moje życie. Ale tak naprawdę nigdy nie próbowałam od niego odejść, ponieważ byłam sparaliżowana lękiem. Ja w ogóle się bardzo bałam. Tak naprawdę związałam się też z Arturem z poczucia braku bezpieczeństwa, ale też i z lęku. I tak sobie żyjemy przez jakiś czas. Artur prowadzi przestępcze życie, ja prowadzę życie przy nim. Kiedy mam niespełna 20 lat, rodzę naszego syna, Wiktora. Zaczynam się już bać teraz nie tylko o siebie, ale jeszcze też i o Wiktora, więc doświadczam tak naprawdę lęków sporych.
Rodzice moi niekoniecznie są zainteresowani w sensie tym, w jaki sposób żyję. Moja mama zawsze mówiła, czego ci brakuje, masz pieniądze, masz fajne ciuchy, możecie sobie tam pozwalać na jakieś wyjazdy i tak dalej, więc czego ci tak naprawdę brakuje? Nie rozumiała mnie moja mama, mój tato był totalnie niezainteresowany moim życiem. Ja tak naprawdę nie miałam do kogo iść po pomoc. Ale wiecie, był taki moment, że w mieście, w którym mieszkamy, a ta pani już dzisiaj nie żyje, ale jak jeszcze żyła, zaproponowała mi, że pomoże mi uciec. Pomoże mi zostawić Artura. Była ta kobieta, która w historii Polski jako jedyna uciekła z więzienia. I przedstawiła mi pewien plan. Natomiast ten plan był tak słaby, że ja mówię, pani Aniu, ja nie wchodzę w to. Nie wchodzę w to dlatego, że uważam, że to jest tak słabe, że Artur mnie po prostu znajdzie i moje życie będzie w jeszcze gorszych opałach. I tak sobie dalej żyjemy, mi jest coraz gorzej. I wiecie, kiedyś pamiętam, stałam we własnym domu, w przedpokoju i Artur zadzwonił, nie wiem, był tam na jakiejś imprezie, kilka dni go nie było w domu i zadzwonił i coś tam powiedział do mnie. Ja mówię, wiesz co, niech będzie przeklęty dzień, w którym cię poznałam. I on wtedy do mnie powiedział, jak wrócę, masz połamane nogi. I bałam się wtedy. I zawołałam do Boga, nie wiedząc, że On w ogóle jest, że jest żywy i że może w ogóle odpowiedzieć. Zawołałam, jeśli jesteś, zabij go albo go zmień. Tylko tak umiałam zawołać. Zabij go albo go zmień. Ponieważ ja po ludzku nie umiałam wyjść z sytuacji, w której byłam. Miałam za słabą determinację. Nie miałam takiej determinacji jak Zacheusz. Dzisiaj sobie myślę, tak naprawdę nigdy mu nie powiedziałam wtedy nie. Była broń w domu, mogłam tak naprawdę wziąć ten pistolet, kiedyś przystawić mu do głowy i coś powiedzieć, ale bałam się. I on wtedy już nie wrócił. Został aresztowany na taki krótki wyrok 10 miesięcy pozbawienia wolności. I wiecie, ja się bardzo cieszyłam. Absolutnie nie miałam pojęcia, że to ten Bóg odpowiada na moją determinację. Ja bardzo się bałam Artura. Ale wtedy powiedziałam do niego te słowa. Niech będzie przeklęty dzień, w którym cię poznałam. Gdyby nie został zamknięty, myślę, żeby wrócił, by mi normalnie połamał nogi, tak jak powiedział. Ale został aresztowany na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Różne wyroki sobie załatwiał, żeby nie musiał siedzieć, a tym razem nie mógł. I wiecie, mi było bardzo dobrze. Mówię, teraz sobie normalnie odetchnę, teraz będę w normalny sposób żyła. Ale po niespełna 3 miesiącach napisał do mnie list i powiedział, że poznał Jezusa, że Jezus mu przebaczył jego grzechy i że mnie prosi o przebaczenie. Pamiętam jak dziś, dopóki będę to opowiadała, to będzie to żywe. Pamiętam jak dziś pokazałam ten list mamie i siedziałyśmy obydwie, żeśmy go czytały. Ja mówię, mamo, w ogóle ja się zaczynam tego bać. Mówię, będąc w świecie, popalił wszystkie mosty. Okradał ludzi, uzależniał dzieciaków od narkotyków. W ogóle ze szkołą podstawową, w ogóle jak gdyby przekręcał w ogóle bankierów. Oszukiwał ludzi, w ogóle taki typowy w ogóle hochsztapler. Ja w ogóle mówię, co to jest, ja się tego boję. Mówię, teraz oddał życie Jezusowi. Mówię, wyjdzie, założy kościół i będzie, mówię, pieniądze wyłudzał. Mówię, boję się tego. Mówię, może zwariował. Zaczęłam czytać w ogóle o ludziach takich neofitach, o ludziach nawróconych. Zaczęłam czytać, że też wielu z nich w ogóle korba, wiecie, z punktu jak gdyby religijnego, coś tam w głowie odwaliło. I mi się wydawało, że tak jest w przypadku Artura. Nigdy też nie szczędziłam, jak siedział w więzieniu, nie szczędziłam mu wizyt, czyli pojechałam do niego na takie widzenie z naszym synem Wiktorem. I wiecie, ja wielokrotnie odwiedzałam Artura w więzieniu podczas jego różnych odsiadek i zawsze, dopóki nie oddał życia Jezusowi, był bardzo skupiony na sobie. Był typowym egoistą. Kiedy jeździłam do niego na widzenie, pierwszą rzeczą, z jaką do mnie wychodził, to wychodził do mnie z listą rzeczy, które trzeba załatwić. Z listą rzeczy, które trzeba kupić. Kupisz to, tutaj masz gryps, temu co podasz, tam puścisz paczkę, tu zrobisz to. Nie liczyłam się nigdy ja, nie liczył się syn, nie liczyłam się ja, zawsze liczył się Artur. Ale tym razem było zupełnie inaczej. Po raz pierwszy w doświadczeniu moim z Arturem, kiedy przyjechałam na to widzenie do Sztumu, było to widzenie takie normalne, ale więzienie, w którym siedział, było o zaostrzonym rygorze. Mieliśmy godzinne widzenie i wiecie, po raz pierwszy zobaczyłam, że tak naprawdę Artur jest skoncentrowany na mnie i na Wiktorze. Ja w ogóle coś zobaczyłam w jego oczach. W ogóle mówię, on ma inne oczy.
On nie ma tych samych oczu. On ma zupełnie inne oczy. Patrzył na mnie, patrzył na Wiktora. Chyba jedyną rzeczą, którą mu wtedy kupiłam, to były płatki owsiane. Ta godzinka szybko minęła, my żeśmy sobie wrócili do domu. No i zbliża się czas wyjścia Artura do domu. Ja niekoniecznie chcę, żeby on wyszedł, no ale generalnie wychodzi, więc wraca. Wraca do domu mąż. I wiecie, z uwagi na to, że ja widziałam różne jego wyjścia, to wyjście właśnie było inne. Wróciła do domu nowa osoba. I Biblia mówi o takich ludziach, że to są ludzie nowonarodzeni, nie zmienieni z zewnątrz, ale nowonarodzeni, ze zmienionym wnętrzem. Ponieważ żyjąc z nim, kiedy jeszcze nie poznał Jezusa, wiedziałam, jakim kalibrem jest. Więc ja tak naprawdę zaczęłam się przyglądać temu życiu. I przyglądałam się po jego powrocie na jego życie. Artur brał Biblię, modlił się, czytał Słowo Boże, jeździł do jakiegoś kościoła. W ogóle powiedział do mnie, że chce podjąć pracę, że chce iść do pracy. Ja wie, ale jak? Przecież ty nic nie potrafisz robić. Jedyną rzeczą, którą umiesz robić, to oszukiwać ludzi. I byłeś zawodowym przestępcą. I on z Biblią w ręku i z ugiętymi kolanami modlił się do tego Boga, którego poznał i mówi, naucz mnie pracować. Naucz mnie pracować. I krok po kroku ja tak naprawdę przyglądałam się jego życiu i byłam pod jakimś wrażeniem. Wiedziałam, że musiał się spotkać z jakąś mocą. Kiedy przyjeżdżali do niego koledzy po fachu, mówili do niego, ty słuchaj, kasa jest szybka do zarobienia. I tak jak ja teraz do was mówię o Jezusie, tak on mówił tym ludziom. On mówił, nie interesuje mnie to, skończyłem z tym. Poznałem Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. On mi dał nowe serce, on dał mi nowe wnętrze. Ja widziałam w nim ogromną odwagę. Widziałam w nim coś, co powodowało, że ja musiałam zacząć sobie odpowiadać na pewne pytania. Artur mi cały czas głosił Ewangelię, mówił do mnie, Agata, musisz się narodzić na nowo. Jeśli nie narodzisz się na nowo, na tej ziemi pójdziesz do piekła. Ja mówię, kurczę, w ogóle, mówię, ty jesteś nienormalny. Mówię, tacy ludzie jak ty potrzebują zbawienia. Tacy ludzie jak ty potrzebują jakiejś zmiany, ale ja... I teraz posłuchajcie. Ja byłam jak faryzeusz. Właśnie mówiłam do niego to, co mówili faryzeusze. Ja wie, jak to dobrze, że ja nie jestem taka jak ty. Nie uzależniałam nikogo od narkotyków. Nikogo nie zamordowałam. Nie niszczyłam ludzi wedle mojego miernika, który miałam, ale nie wedle Bożego miernika. I Artur mi cytował Biblię i mówił do mnie, ale Słowo Boże mówi, że wszyscy zbłądzili. Każdy zgrzeszył, każdy poszedł w jakimś innym kierunku. Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. I wiecie, to mnie w ogóle, mi było w ogóle z tym bardzo źle. Ja czułam, kiedy byłam przy Arturze, czułam, że jest mi głupio. Czułam, że jest mi jakoś dziwnie, że jest mi głupio. Ten żywy Bóg, który zamieszkał w nim, powodował, że ja czułam się źle z powodu grzesznego mojego stylu życia. I zaraz wam o tym więcej opowiem. Z uwagi na to, że żyliśmy wiele lat razem, moje życie zostało też troszkę dotknięte takimi przestępczymi działaniami. Miałam kiedyś założoną firmę, kiedy się urodził nasz syn. Z tej radości założyłam firmę reklamową, nazwałam go Wiktor i na tą firmę Artur ze swoimi kompanami, oczywiście za jakąś moją zgodą, pobrali ekskluzywne samochody, masa ludzi pobrała kredyty, no i to w pewnym momencie wszystko się, wiecie, rozwaliło. I w 2004 roku, 10 kwietnia, o 6 rano, do naszego domu przyjechała policja. Zostałam wtedy aresztowana, ja i Artur. W domu został nasz mały syn. I wiecie, nie wiem, jakiego lęku doświadczyłeś ty w swoim życiu. Fajnie jest oglądać filmy i tam troszkę się pobać, nie?
ale zaraz film się kończy i przestajesz się bać. A do mnie przyjeżdża policja, przedstawia mi zarzut współzorganizowania grupy przestępczej i ja zostaję aresztowana. Również Artur zostaje aresztowany, ale on się nie bał. Dał mi wtedy 10 zł do ręki i powiedział, nie bój się, ty wrócisz. Ale wiecie, znowu utkwił mi pewien obraz w głowie. On się nie boi. On się nie boi, bo on zna Jezusa. A ja się boję, bo nie znam Jezusa. Nie mam pokoju z Bogiem. Nie wiem, jak będzie wyglądało jutro. Nie wiem, co się stanie z naszym synem. Wiktor wtedy został pod opieką policji. I wiecie, taka skuta w kajdankach, pojechałam do prokuratury tutaj w Warszawie na ulicy Kruczej. I kiedy jechałam w radiowozie, zawołałam do tego Boga jeszcze raz. Mówię, jeśli jesteś żywy, żywy taki, o jakim mi opowiada Artur, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. I wiecie, kiedy stanęłam przed prokuratorem, on mi odczytał, co może mi grozić i tak dalej. Powiedział do mnie, że stosuje wobec mnie środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, więc mogłam wrócić z tej prokuratury, wrócić do własnego miasta. Musiałam tylko 2 razy w tygodniu podpisywać dozór policyjny i miałam zakaz opuszczania kraju. Kiedy wracałam z tej prokuratury, myślałam, że w ogóle wszystko się zawaliło. Miałam 10 zł, wracałam częściowo za pieniądze, częściowo na gapę. Wracałam pociągiem, płakałam, ludzie mnie pytali, czy mogą mi w czymś pomóc. A wiecie, a ja w ogóle nie wiem, co się we mnie dzieje. A we mnie się dzieje coś, że ja muszę podjąć decyzję odnośnie tego Boga. Ja w ogóle wiem, że On dla mnie uczynił jakiś cud. W ogóle po ludzku było to niemożliwe, żebym ja nie była aresztowana. Za duże zarzuty były mi postawione. Normalnie powinnam pójść siedzieć do więzienia. I w ogóle mówię, Boże, w ogóle ja nie mam tej potrzeby Ciebie, nie mam. Artur Cię za coś przepraszał, ale on miał za co. A ja dalej jak ten faryzeusz. Rozumiecie? Dalej jak ten faryzeusz. Ja nie jestem taka jak on. On był mordercą, on był zły. On kradł, niszczył, zabijał, wytracał jak diabeł. Tylko kopyt nie miał. A ja jestem dobra. Ja jestem dobra. Mi się wydawało, że ja i Jezus mamy ze sobą wiele wspólnego. Jego zabili, mnie też chciano zabić, żywcem pójdę do nieba. I wiecie, w domu mi została Biblia po Arturze i zaczęłam tą Biblię sobie w ogóle czytać. W ogóle zaczęłam z tym Bogiem rozmawiać nie jakoś w sposób religijny. Wiecie, ja też w ogóle wychowałam się w rodzinie katolickiej, ale nic o tym Bogu nie wiedziałam. Ja nawet nie wiem, czy ja do końca bez pomyłki umiałam powiedzieć tą modlitwę wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Jak kiedyś czegoś w kościele nie umiałam, to mówiłam. Ja wiem, jak ja się pomodlę, co ja powiem? Co ja powiem temu Bogu w ogóle? Ale w ogóle mówię, wiem, że uczyniłeś dla mnie jakiś cud. W ogóle to, co się dzieje w moim życiu teraz, to jest jakaś w ogóle jakiś film. No w ogóle film. Dla Wegi dobry, żeby nakręcił. Mówię, Boże. Mówię, przekonaj mnie o tym, że ja jestem w błędzie, że jestem w jakimś grzechu. I wiecie, biorę tą Biblię do ręki i czytam w ogóle, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie w swoim sercu na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I wiecie, na mnie spadł ciężar mojego faryzejstwa, tak naprawdę w ogóle moich grzechów. I myślę, że wielu z was jest w stanie się odnaleźć w tym, co w ogóle mówię. Chodzicie po tych ulicach, mężczyźni, macie żony, ale spoglądacie na tyłki innych kobiet. To jest cudzołóstwo. I ja w ogóle się musiałam w takich rzeczach obejrzeć. Byłam cudzołożnikiem, byłam złodziejem i byłam mordercą w sercu swoim. Pewnych rzeczy nie zrobiłam fizycznie, ponieważ z natury byłam wylęknioną osobą, ale w sercu chciałam. W sercu byłam zawsze najlepszą baletnicą. W sercu nie wiem, czy nie byłam gorsza jak Artur. Nie wiem, czy nie miałam gorszego na przykład w sobie wyuzdania. Ale nie robiłam pewnych rzeczy z uwagi na to, że miałam lękliwą naturę. I tak sobie czytam tą Biblię i w ogóle mówię, chcę Ci oddać moje życie. Nie chcę się więcej bać. Bałam się przez większość mojego życia. Podjęłam masę złych decyzji, dlatego że się bałam.
Lęk towarzyszył mi przez większość mojego życia i ja sama, kochani, musiałam pokonać bariery samej siebie. Samej siebie. We własnym pokoju klęknęłam na kolana i powiedziałam: Jezus, zbaw mnie. Zbaw mnie ode mnie samej. Zbaw mnie ode mnie samej. Powiedziałam, że przyjmuję Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Obmyj mnie swoją świętą krwią. Potrzebuję Ciebie, ponieważ wiem, że bez Ciebie ginę. Nie umiem żyć. Na pozór wszystko wygląda okej, ale w niczym nie mam pokoju. Teraz się nawrócił Artur i też jest źle. Bo nie takiej zmiany chciałam. Jakiejś, ale nie takiej. Oddałam swoje życie Jezusowi w sposób bardzo świadomy. Bardzo świadomy. W jednym momencie odszedł ode mnie lęk. To jest coś, co paraliżowało moje życie. Odszedł ode mnie duch lęku, taki mocarz, który nie pozwalał mi normalnie żyć, normalnie decydować. Wiecie, dzisiaj jesteśmy z Arturem małżeństwem prawie 30 lat. Znaczy 30 lat prawie jesteśmy razem ze sobą, a 22 lata jesteśmy po ślubie. Ja z uwagi na to, że przyjęłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, postanowiłam, że przebaczam Arturowi. Kiedyś zapytałam Boga, a jak mam Mu przebaczyć? Po prostu podejmij decyzję, a ja uleczę Twoje serce. Proces uleczenia troszkę trwał, ale decyzja była taka, szybka. Nie zwlekaj z oddaniem życia Bogu. Nie zwlekaj. Bo skąd wiesz, że będzie jutro dla Ciebie? Może nie będzie dla Ciebie jutra. Może nie będzie Ci dane przeżyć jutrzejszy dzień. Skąd wiesz, że będzie dla Ciebie jutro? Przypomnij sobie, ile razy zwlekałeś. I doprowadziło to do strasznych sytuacji w Twoim życiu. Nie zwlekaj. Oddaj życie Jezusowi dzisiaj. Czy jest ktoś, kochani, kto chce się ze mną pomodlić i oddać życie Jezusowi? Jeśli tak, to biegnij. Biegnij jak ten Zacheusz. Złam barierę. Przełam lęk. Przełam presję. Przełam strach. Wyrwij się z ręki teraz Twojego kolegi, Twojego chłopaka, męża i biegnij tutaj, aby oddać życie Jezusowi. Biegnij, nie zwlekaj. Bo skąd wiesz, że będzie dla Ciebie jutro? Czy ktoś chce oddać życie Jezusowi? Czy chcesz dzisiaj mieć pokój z Bogiem? Czy chcesz mieć dzisiaj pokój z Bogiem? Jeśli tak, to pomódl się ze mną. Powiedz: Boże, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Przepraszam Cię. Odwracam się od grzechu egoizmu. Odwracam się od grzesznego stylu życia. Przyjmuję Ciebie jako osobistego Pana i Zbawiciela. Duchu Święty, zamieszkaj we mnie. Wypełnij mnie swoją mocą. Wypełnij mnie swoją mocą. Powiedz: Boże, dziękuję Ci za zbawienie. Dziękuję Ci, że właśnie dzisiaj stałem się obywatelem nieba. Dziękuję Ci, że właśnie dzisiaj wszystkie grzechy są mi przebaczone, że list dłużny został zmazany, że od dnia dzisiejszego jestem synem i jestem córką. Od dnia dzisiejszego najwyższa wartość została mi nadana. Od dnia dzisiejszego jestem zabezpieczony Twoją świętą krwią. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to zrobiłeś najlepszą rzecz, jaką mogłeś zrobić w swoim życiu. To jest najlepsza inwestycja. To jest najlepsza rzecz, jaką człowiek na tej ziemi może tutaj zrobić. Dziękuję Wam, kochani, że chcieliście mnie posłuchać, że chcieliście posłuchać tego, co chciałam Wam przekazać. Nie przekazałam Wam nic, czego nie doświadczam i nie przekazałam Wam nic, co jest jakimś filmem w moim życiu. Przekazałam Wam prawdziwą historię mojego życia. Dzisiaj możesz stać się bohaterem własnej historii. Dzisiaj, kiedy oddałeś życie Jezusowi, możesz napisać własną historię.
historię zbawionego człowieka, historię człowieka uratowanego, historię człowieka, który będzie głosił Ewangelię innym ludziom. Dziękuję wam bardzo.